Skorpi, witam was w 9 odcinku z Assassin's Creed Unity. Znowu single player. Nie będę już mówił dlaczego, bo to już w sumie jest wiadome. Ale jakby do mnie napisał, to zawsze wtedy nagramy koopa. Ale wczoraj, może nawet już z wczoraj na dzisiaj, bo ten koop był naprawdę długi. Nie wiem ile to, o właśnie tego, tą misję robiliśmy. No, przerąbana była, poziom trudności szalony. Ale to chyba było w sumie warte tego zachodu. Dzięki czemu jestem teraz adeptem. Nie jest źle. O kurde. Jakiego jumpa zrobił. No nie mogę. Dobra, mniejsza z tym. Fajnie by było, jakbyśmy się zajęli misją, bo nasza wróżka znowu ma misję dla jednego gracza. Się przejdziemy pół kilometra. Co to dla nas pół kilometra przejść? Proszę ja was. No, doskocz tam, dobrze. Ale ogólnie rzecz biorąc, udała nam się misja po jakimś czasie. Z 40 parę minut nam to zajęło, ale to fajnie. To znak, że misja była naprawdę interesująca i ciekawa, żeśmy ją długo wykonywali. No i udało się, odblokowaliśmy parę nagród, skille w końcu żeśmy blokowali. Co prawda nie znowu takie, jakie po prostu powinniśmy, tylko takie, jakie my chcieliśmy, więc to dobrze rokowało. Jak widzicie, już mam pistole. One są przydatne, przynajmniej dla mnie, bo z muszkietu bym w życiu nie brał, jeżeli miałbym być takim tankowatym asasynem szarżującym. A lepiej już mieć ten topór. Nie bójcie się, jak znajdę oszczędności w tej grze, to po prostu odblokuję jakiś lepszy toporek. Bo widziałem, jest jeszcze jeden typy. O kurde! Ale żeśmy dupnęli. Ale co to tam dla nas, taki mały upadek. To jest w sumie nic tak naprawdę. Ale pływanie nie lubię. Nie w tej części. No, ruszyłbyś się. O, zrobimy coś takiego. Dla nas taki upadek to jest nic. Kiedy jesteśmy na serio już tankami, gdzie mamy już ile? 9,5 paska życia. Więc no, już jest moc. Jak na ten początek. Ten skok wiary jest do zrobienia, ale nam się nie chce. Trzeba tam dotrzeć. O, przestępców mamy do zabicia. A może w końcu wycelujemy z tego pistola? Zajebista. Nie ma co. Bo jak nie sięgnę z ukrytego ostrza, to mogę ich zawsze z pistolków wybić. Dobra. Co wy tu macie? I nieźle. Nieźle nawala ten amerykański pistolecik skałkowy. Gdzie ten drugi, bo było ich dwóch. Tak, nagle drugie ciało zniknęło? Dobra. Nie mieszam się w to. To mnie nawet nie zdziwiło. Dobra. Już niedaleko. To jednak 300 metrów. A, bo jeszcze trzeba przejść. No tak, już myślałem, że jesteśmy nie blisko. To jednak to blisko jest jeszcze daleko. Ale nie jest i tak źle. O! I jak miło. I to nam się przydało. Bo jakoś nie chciałem biegać po ziemi. Szybciej. I właśnie za te szybkie wyciągi dostajemy punkty credo. To mnie naprawdę bawi. Ale to jest dobrze. Bo dostajemy coś za coś. No i znowu w tym miejscu parkurzymy. Może zmienimy nieco to miejsce parkuru. Doskoczymy. To tak szczyla. Nie ma. Kurde, bawią się, a potem dziwią się, że setki osób ginie. Możesz się odbić od ściany? Odbij się od ściany, no. Dobrze. O, tak też możesz się
się wspinać. Dobra. Mogę tam czasami milczeć, ale to wiecie. Dlatego, bo mogę coś nie powiedzieć, albo po prostu nie mieć co do mówienia. Jeszcze więcej osób chętnych do walki. O co? Ale mi się podało. Ale nic specjalnego. Ha? Ostatni. Nie, to przyszło. O kurde, ale się wyrwało. Kurde, ostro. No jak zauważyliście, mam więcej lekarstw, więc jest naprawdę fajnie. A to chyba dlatego, że kupił właśnie kaptur, taki specjalny, bo widzicie, taki trochę bardziej opancerzony. W sumie dobrze. Dobra, odsunęcie się, panowie. Hałasujecie strasznie. Ja tutaj tylko sprzątam. Aż cię tam dobiję, żeby mnie skomlał. Okej. Jest git. Jeszcze tamten. Nie, bo ja zawsze dobijam. Nie wiem, tak. Jakoś mi to przeżyje. Nie ma wyjątku. Zaraz tamtego. Zaraz złapiemy tamtego. Dobra. Albo teraz nawet bym powiedział. Bo mi ucieknie. Pan o tu. Uciekam cały czas. A, go dorwiemy. On się nawet zbliża, bym powiedział. Dobra, jest dość niedaleko. Ha, nieźle. Ciszej. Jeszcze jeden. I już się cieszyli na stałe. Przestań te kluski jeść, Franciszkowo. Naprawdę, szkoda mówić. Jeszcze jeden był tutaj. A w sumie nie. Nic już nie ma. Idźmy na tą misję w końcu. Zaraz zanudzę całkowicie. Jep. O, przycięło. Nie wiem, na co on robi takie boczne ruchy, bo tak to mogę określić. Ale nawet to wygląda jakoś. Już niedaleko. Ile tam jeszcze? 55 metrów. Sklepik, ale na razie nam nic nie jest potrzebne, bo wszystko mamy. Chyba można sprawdzić, a można uzupełnić. I tak jesteśmy biedni, jak widać, że on trochę wydał tej kasy. To już też wydałem skillsy. A najbardziej będę szedł właśnie w tą walkę w wręcz. Pod względem oczywiście broni ciężkiej. Czekaj, znowu za 500? Chcesz mnie sprzedać? Niech będzie. Okej, już to podchodzimy. 500.
rycerza za kontemplariuszy i odzyskaj fragment mechanizmu Flamela. O, znowu zabij i odzyskaj. W jednym. Dobra, zaczynamy. I have an acquaintanceship with Denis Molinier, who dabbles in alchemy. I suspect that it is he who possesses the other part of the missing mechanism. I advise you to go to his house on the Ile Saint-Louis and steal it. Yes, steal it! Okej. Kamienica Moliniera. Znaczy, że nie jest. O kurde, jak daleko. No ale co to tam dla nas znowu? Woho! O kurde. Trochę gleba zaliczona, ale jest i tak źle. Tu się możesz skryć, co? O, ładnie. I jest git. No i ogólnie zobaczymy, jak ta kolejna misja wypali od tej wróżki. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale dla mnie jest wróżką. Nikim więcej. Naprawdę. No. Znowu był bóg jakiś mały, niewielki. Czekaj, zrobimy to tak. I o, o to mi chodziło. Otworzyłbym tą skrzynkę tych nomadów, ale no muszę jakąś misję wykonać, żeby to zrobić. Gdzie są te misje? To mnie najbardziej zastanawia. Znowu jesteśmy przy Notre Dame, gdzie w pizdu ludzi się wydziera o wolność, gdzie to tak naprawdę sensu nie widać. Jeszcze złodzieja możemy powalić. Czekaj, zaraz go powalę. Już, już. Pięknie. Już się udało. Dobra, przez tłumy tylko przejdźmy. Nic się nie stało. Takie tylko małe dźwignięcie, zastrzyk energii. Mogę już uciekać, nie? Mogę już uciekać. Ło! Tu nie jeszcze przy Notre Dame. Ale mam nadzieję, że naprawią w kolejnym patchu. Tak, na razie to im się udało. Nie zaprzeczę tego. No i mamy tam kolejną skrzynię nomadów, której za chwilę znowu nie otworzę. Nie, no co się tu wspina i oddaje. No nie, no ja nie chciałem tutaj. No kurde. A, dobra. Jak sobie już tam chcecie, to się będziemy wspinać, nie? Niech wałci, kurde, tej katedry. Arno, weź pohamowałbyś się czasami. Ło, tam ścięło trochę. Ale to mniejsza z tym. O, kurde. Takie tłumy, że nawet przed Sejmem tylu nie ma. Poważnie. Takie są tłumy. Co znowu? Jakaś grupa przestępcza. Tej zestrzelimy ich? Ty, nie gadaj, że to sięgnie. Okej. Sięgło. No nie mogę. O, przeładował. W końcu. Tego było mi trzeba. Dobra, żeśmy tu powybijali tych gnojów. O, jest git. Teraz ja jeszcze bym przeszukał tych żołnierzy, których wybiłem. Dobra, są tutaj. O, merci. Dieu vous le rendra. Szkoda, że nie można z nich wyjmować tych kulek, czy tych naboi. Pistolety, żeśmy strzelali. To by było dobre. Ale cóż. Tu daleko jeszcze.
Tak się z tym wydaje. O kurde. Tu się ścina może dlatego, że mapa się generuje. To jest też możliwe. Już tak jest. A, się tam stanął przez ten most. Ło! Mało żeśmy tutaj wody nie wpadli. Co? O czym tam mówią? Nie, wiecie, ja nie rozumiem. Nigdy nie rozumiałem francuskiego i nie zrozumiem. Co my tu mamy? Co to jest w ogóle? Podróż do Wersalu. Nie, dziękuję. A tu co mamy? Le Café Théâtre. Aha. No to nie. Co Arno? Co Arno? Muszę przeczytać. Podtrzymam pod swoją opiekę Café Théâtre. Aha, fajnie. Nie, to nie teraz jeszcze. Teraz mamy do roboty jakąś misję. Czemu tu stoimy i tak naprawdę ten znak nie ma sensu? Co to jest? Rada Asasynów. Aha, to jest pewna lokacja w takiej nazwie. Jak Rada Asasynów. Dobra, już niedaleko. Nie, tu się nie dostaniemy, myślałem, że drzwi są otwarte. No cóż, jednak się okazało, że są zamknięte i znowu stopera nie włączyłem. No, się czasami kiedyś mogę zamordować z tego powodu, że nie włączam stopera nigdy. Ale pewnie już z 10 minut minęło, jak mnie mam, znowu. Zawsze sobie przypominam po 10 mniej więcej minutach nagrywania, że stopera nie włączyłem. A to co? Co to jest? Muszę sobie powiększyć w powiększeniu. Aha, zagadki Nostradamusa. O, to można już sobie tam zrobić potem. Albo innym razem. Dobra, już mamy zielone tereny oznaczone. Trzeba będzie teraz wykorzystać zdolności orlego zmysłu. Szukamy teraz kamienicy. Dobra. A się zobaczy. Skoczysz tam? A, wskoczyła. Dokładnie. Ale tu ładnie. Sam bym chciał mieszkać w takim lokalu. Nie powiem, że nie. A te drzwi to by się nie dało otworzyć? Zegar, tyka, tyka. Dobra, w dupie. Już stąd idę. No. LOL! Wyjebał się ten tarapecik. Bez jaj. Arno, serio? Wiem, że cię stać na to. Dobra. A tam może zabijemy. No sięgaj tam. Weź, nie rób z siebie jaj. Teraz. Dobra, szukajmy tej kamienicy w dalszym ciągu. O, chyba już tutaj jest nawet. Nie powiedział. Dobra. O, punkt widokowy do zrobienia. Ale to raczej odświeżymy go z nosiorem. Lepiej odkryć te tajemnice razem niż osobno. My tu tylko przyszliśmy znaleźć kamienicę. Ale widzę, że to jest chyba raczej to, czego szukam. Bo jakby się tam dostać bez wykrycia. Zrobimy to w sumie typowo parkurowo. No chyba nie ma dachowców, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, jest obszar zastrzeżony, sorki, że się zaciąłem. Okej, okay. Znaleziono. I teraz co dalej? Zbadaj kamienicę. O, zbadano. Jak miło. Tam mamy dużo rzeczy do odkrycia. A jest jakieś wejście? Jak z
znajdę, to wiecie, co się stanie. Miał zrobić skok wiary, ale okej. A, w sumie można tam się dostać. Ło. No tu, dobrze, dobrze. A, trzeba będzie go zadźgać. O, no to. Kozaku. Pięknie. Ty. Ale jeszcze będzie tego w pizdu. Tak zaokładam. Dobra. Jeden jest pewnie pode mną. Dwóch, powiedziałbym. Co my tu mamy? Jakąś księgę. Cóż to jest? Kopia księgi Elzara z ręcznie naniesionymi adnotacjami Nicolasa Flamela. Okej. Czaimy. A są jakieś schody na górę? Chociaż chciałem na dół, ale... A na dół są? A, trzeba będzie na górę iść, bo na dół nie da rady. Dobra, lepiej byśmy się tu po cichu poruszali. Żeby się nikt nie dowiedział, że coś węszymy. Dobra, mamy obraz, mamy jakąś komodę. I kolejną księgę. Aha. Kolejna księga? Taka sama? Kopia? Tu obraz. O. Jaka mapa Ile de la Cite. Aha. Alchemiczne symbole. Gdzie one są? Tutaj. Aż trzy. Nieźle. I jeszcze chyba jedna rzecz, nie? Skoro to już odkryte i to... Jeszcze? Coś od tego obrazu... Aha, on już jest odkryty, dobra. Dobra, tylko trzeba jeszcze tą komodę sprawdzić. Co to jest? A! Skrzynia zamknięta na klucz. Czyli teraz trzeba będzie ukraść komuś klucz. A kto jest tym właścicielem? Widzimy już go. Jakby się stąd wydostać, tak? Żebyśmy mieli łatwy dostęp do tego właściciela klucza. No więc trzeba planować w takim razie. Innego wyboru nie mamy. Za bardzo. Trzeba będzie z powrotem przez to okno wyskoczyć. Tak, żeśmy tu przyszli. No. Teraz myśleć, co dalej. Jakby tu dalej przemierzyć. Najlepiej byśmy stąd nie zeskakiwali, tylko po prostu jumpy robili, tak jak właśnie Arno nasz robi. I się tam dostali. No, pokicaj trochę. Masz prawo, króliki też umiem kicać, to asasyni też mogą. Jeszcze w rewolucji francuskiej. Już w ogóle. Dobra, nikogo nie mam tu przed sobą? Okej. Okay. O kurde. Je l'ignore, mais nous devons agir sans force. No to nie byłby dobry pomysł. Jakbym się tam wbił w otoczenie, to już by było w sumie skazane na porażkę. Ale mamy okno. Okej. Okay. It appears they may have obtained the first part of Flamel's mechanism. Track them down and take it. With the complete mechanism, we'll have access to the last of Flamel's laboratory. Say nothing to anyone. Understood. Aha, i teraz się rozdzielają, wydaje. Yeah, dobra, teraz uciekaj, teraz uciekaj. O kurde. Teraz trzeba z powrotem ukraść ten mechanizm. Znaczy, ukraść teraz, bo wcześniej nam się... O kurde.
Zjeżdżaj! O kurde. Be especially alert. The twin element of the mechanism has been discovered. Yes. Jaka agresja. Luju. Nie zastrzelam mnie już, nie mam mowy. Ja nie mogę. Ale dobrze, że mi się w ogóle udało to ukraść. Bo by było już kapowo. I zrobimy sobie może skoka wiary. Albo zrobimy coś takiego. Już mnie widzą. Okej, zniknęliśmy. No i teraz można ukraść ten mechanizm. Miejmy na nich wyrąbane, to nie ma sensu. Nasz cel ukraść klucz, a nie walczyć z nimi, więc to było dobre. A to, że nas wykryli, to w sumie mnie to nie dziwi, bo ja nie jestem taki niewidzialny. Dobra, otwieramy. Trzeba przytrzymać specjalnie. Okej. This rusty bit of metal must be part of the mechanism that Mademoiselle Lenormand was talking about. Okay, so that's and this completes the mechanism. So much for the Templars. Dobra, trzeba teraz wrócić do niej. A nie ma jakiegoś wyskoku balkonowego? Nie. Kiepsko. Dobra. A najważniejsze, żeśmy wykonali. Teraz trzeba będzie tylko stąd uciec. Nic więcej. Git. I mnie się to podoba. Że nam się udało. I żeśmy nawet nie zaczęli walczyć. Może wskoczymy tu na to okienko. Jakbyśmy dali radę. Albo i nie. Kto chce słówka? A, nie. To są misje koopa. Nie, nawet nie mam zamiaru słówek wymieniać. Na razie nie ma sensu. Sporo tu skrzynek, ale będę miał na nie czas w trybie koopa. Uwierzcie. No LOL! Widzieliście? Co to było? Ej, nie. No to już jest brutalny bug gry. Ja nie mogę. Serio? To już nie jest wina Arno. Nie. Zdecydowanie nie. Come with me. The Brotherhood needs you. Nie chcę, kuźwa. Join us, brother. Później do ciebie dołączę. Cóż to za misja? Muszę to zobaczyć. Misje trybu współpracy, szlak prowiantowy. A myśmy już to robili? No nie czaję. Nie pamiętam nawet tego. Czekaj. To ja się właśnie zgubiłem. Ty, gdzie... Gdzie ja teraz mam pomówić? A, bo pewnie mapa nie odświeżona, dlatego nie wskazuje. Chociaż powinno mi pokazywać. Gdzie ta misja? No chcę z nią pomówić. Zaraz z nią pomówimy. The fuck? Ej, no co się stało? Lol, jakim wałem mnie wyrąbało z Helixa? What? Aha, dobra. Nie, no git. Też tak bym chciał. Kurde, podchodzę tam gdzie nie chcę i nagle mi misję wyrąbuje. Ale chyba wrócimy do tego punktu, mam nadzieję. Bo to mi się trochę nie spodobało. Tak szczerze mówiąc. Zaraz znam. No jest. Co? A ja nie chcę tej misji. Nawet się nie prosiłem. Nawet się nie prosiłem o tą misję, powaga. No ja się nawet nie prosiłem o tą misję. Sorry, winę tu. Ale tą misję muszę przerwać. Ja się nie prosiłem o tą misję, ani trochę. Ja chciałem zrobić w trybie single.
A nagle mi wyrąbało automatycznie do koopa. No. I dobra, i można teraz pomylić. I git. To znowu mam pół kilometra drogi. Ale przynajmniej jestem single. Nie prosiłem się o koopa. Powaga. Czysta powaga. Ale okej. Tak gra czasem robi. Nie w bambuko, kiedy tego nie chce. Ale no cóż. Nie miałem na to wpływu. A najważniejsze, żem wyszedł stamtąd, bo to jest gameplay w trybie single, a nie koopa. Więc wiecie, no. Tutaj nie liczyłem na to, że ja to zrobię. Po prostu wyszedłem. Nawet typa nie znam. Co ja będę z nim grał? Gram tylko z takimi, których znam i z którymi będzie się grało przyjemnie. Dobra. Ło. O, no to. No. Już skończyłeś. No, weźcie. Wespnij tam. No. O to chodziło. Więc tak, nie wiem dlaczego mnie tak wyrąbało na tą misję kooperacyjną, kiedy ja tego nie chciałem. Uwierzcie. Ła. Ale mogę przynajmniej wykonać jeszcze to zadanie, o które mnie proszono. Single. Więc to jest dobrze. Przynajmniej jakoś zrobione. Wow. Znowu jakaś zagadka Nostradamusa, ale ona jest trudna. Chociaż nie, dla nas by była już łatwa, bo jesteśmy uczniami. A dla nas to by było w sumie nic już. Tak naprawdę. No, co tak dziwnie biega ten arena? Oni już tu się nawalają. Kiedy tego nie powinno być. Ło! Długi skok i bezbolesny. Już niedaleko, spokojnie, jeszcze ze 100 metrów. I nie wiem, chyba jeszcze nie będziemy kończyć odcinka, bo on będzie trwał nawet mniej niż pół godziny, więc jeszcze może coś zrobimy. Mam nadzieję, że coś się uda. Słyszę tam skrzynię czerwoną, ale skillsów jeszcze nie mam odpowiednich do tego. Ale tu śpiewają. Pewnie... Co to było? Lol. Bez jaj. Dobra, ładny jump. I teraz można z nią pomówić. The second part of the device. You have the necessary pieces. Return to me when you are ready to take the final step. Aha, czyli masz jeszcze jedną misję dla nas. Miło. No to ocenimy wspomnienie. I wiadomo, 5. Dostaliśmy 5 stówek zarobku. Kontynuujemy. I gdzie masz jeszcze jedną misję dla nas? Hm? Bo chyba podobno masz dla nas, chyba że trzeba najpierw wyjść. Nie wiem. No nie mamy od niej misji. To dziwne, może jeszcze nie teraz, nie w tym momencie. Tu mamy jakąś misję, metoda Kondor Etale, to tam nie idziemy, bo tam nie ma odświeżonego. Tu jeszcze sprawdzamy. Patrzę, co tu jeszcze można by było zrobić za misję. Saturnus. Spróbowałbym tą zagadkę Nostradamusa wykonać. Dlaczego by nie? Przekonamy się, co ona tutaj znaczy dla nas. Więc no idziemy. Czyli jeszcze jesteś do roboty, może później dostaniemy. O! I już jest od razu misja. Zaspiło się, po prostu musieliśmy poczekać. Jakiś eliksir życia był. Ale dobra, wracamy do tej misji. Do żadnych Nostradamusów. To będzie na potem. I foresaw your return. Come. Ooh, I have some dość gruba nagroda. Podoba mi się.
Oczywiście idziemy. This card here, the key. And here, the sun. Against these other cards, it is quite clear that many people are in search of Nicolas Flamel's secret laboratory that has remained hidden these hundreds of years. You're ready. Mm-hmm. I commend you, but I cannot help you. The final mystery of where to find Flamel's laboratory is beyond my powers. Only you can solve the enigma. My intuition tells me you will dba do well. Dba o mnie jako wnuczko. Dobra, ale najpierw jeszcze bym do sklepu poszedł, bo mamy krucho z amunicją. Na pewno. I z medykamentami też. Chyba. Bonjour, bonjour. A nie, wszystko mamy. Dziwne. Myślałem, że czegoś nam tu brakło. A co tam, sakiewka? Aha. Dobra. No dobra, idziemy. Odszukać podziemne laboratorium. A to już bym nawet wiedział gdzie, to mniej więcej. Czekaj! No chcę ci tego złodzieja złapać, no. O, się potknął. Dziękuję. Dobra. To można iść. Niecałe 200 metrów, czyli gdzieś zakładam, że to niedaleko Notre Dame. To laboratorium podziemne. Więc zobaczymy jak to będzie. Czekaj, czekaj, zrobisz tak. Nie, o to chodziło. No, wiedziałem, niedaleko Notre Dame. No to zrobimy. Dlaczego by nie? Żeby już skończyć te jedne z kilku misji dla asasynów. Takie kilku rozdziałowe. Okej. Okay. Już niedaleko, już nie płacz, nie płacz, Arno. Zrobisz tą misję. Dobra. No i szukamy dalej. Czyżby on miał coś do powiedzenia? Może to tutaj wszystko będzie. Zaraz znajdziemy to podziemne gówno. Nie, może tu trzeba iść. Sam nie wiem. Żebym się znowu nie pogubił jak to było ostatnio. Będzie na pewno tutaj, po środku. Tu się pewnie nie dostaniemy. Nie, to nawet nie jest to przejście, którego szukamy. Szkoda. No a tamto już chyba nas nie doprowadzi, gdzie bym chciał, czyli w tą stronę. A? Myślę, że coś odkryliśmy. Nie wiem, czy teraz źle nie idę. No właśnie, chyba tak. Spokojnie, zaraz odkryjemy tajemnicę. Tylko dokładnie musimy się dowiedzieć, w którą stronę tu mamy iść.
właśnie już byliśmy. Znowu się w kółku kręci. Więc wiecie, nie chcę się tak kręcić, ale chciałbym jak najprędzej znaleźć podziemne laboratorium. Bo jak podziemne, to wiadomo, że tutaj, a już znam to miejsce mniej więcej. Więc podziemne jest tutaj, nigdzie indziej. Więc nie róbmy z siebie idiotów. Tak powiem najkrócej. Kręcimy się w kółko, no. Dokładnie. A gdzieś było takie przejście, tylko to chyba już było w innym pomieszczeniu. Nie, może to tu jest przejście. Tu już byliśmy, ponownie. Muszę biec tyle, ile mam sił. Tu już są pewnie schody na powrót. Więc nie wiem, gdzie są te podziemne laboratoria. Powaga, chyba będę musiał stąd wyjść. Nie mam pojęcia zielonego. O! No właśnie, trzeba będzie stąd wyjść. Bo nie znamy naszej drogi takowej i zaczęło latać. Nie wiem czemu. O kurde. Tak nagle po prostu zaczęło latać. A, jest coś. A to chyba wiemy, jak się tam dostać, nie? To nie powinnam nawet problemu stwarzać. No trzeba będzie znowu przez centrum przejść. Tylko nie ściągajmy tym razem tego dzwonu alarmowego. Po prostu idźmy tam. Jakby gdyby nigdy nic. Dobrze. No idziemy tam, znowu. Jaki to jest to... Jaki tym razem jest nasz cel? Okej. Tu się dostaliśmy. Choć nie wiadomo po co. A zaraz to odkryjemy. Dokładnie. Gdzieś musi być ten taki guzik otwierający podziemia. Zaraz to znajdziemy. Chyba nie powinno nam też problemu robić. No gdzieś tutaj mniej więcej. O, to można zabić. Tylko nam się to nie opłaca z pewności zabijać w takim miejscu. Kiedy muszę. O, jest ten guzik otwierający podziemne przejście. Fajnie by było, jakbyśmy się jakoś... O, o, dobrze, o to chodziło. I tu mamy ten guzik otwierający. Czym go otworzymy? Jest. I teraz myślę, że się tam dostaniemy. No, można zamknąć. No, warto za sobą zamykać. Podziemia. Okej. No, czyli dostaliśmy się. O kurde, ale grubo. Let us at last enter and partake of the elixir. A teraz trzeba odszukać. Ja nie mogę. W cholerę. Czyli tam mamy tą interakcję, ale mamy dwóch idiotów do wybicia. Cichutko, 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 cichutko. Jakbym mógł, to bym wtedy zrobił to podwójne zabójstwo, ale no tak chyba nie przejdzie. Dobra, Staralina.
Aha, otworzyłem te drzwi. Czemu nie chodzisz, lol? Dobra, tu słyszę skrzynię, którą mógłbym otworzyć, bo zrobię to. Git. I ile? 400! O! Nowa suma. Miło. A teraz jeszcze trzeba tylko to odzyskać. Okej, mamy eliksir Flamela. A teraz uciekamy stąd. Dałoby się te drzwi zamknąć? Nie, niestety się nie da. Ale teraz najchętniej bym stąd uciekł. Więc no, uciekamy. O, kto jeszcze? A? No, spokój mi tu. No, dziękuję. Dobra, ja mam nadzieję, żeśmy się zrozumieli. Dobra. Jeszcze jeden był koleś. Dobra. Dobra, teraz jak chcę uciec? Pewnie przez te drzwi. I na pewno uciekniemy. Dobra, jest tu drabina. Będzie trochę kombinowania, ale to się uda, spokojnie. Jaki ten tunel? Już nawet nic nie mówię. Ło. Trochę przycięło. Tu mamy schody. Okej, okay. Jest. A, jak pali światełko. Dobra, a teraz trzeba z nią pomówić jeszcze. No to biegniemy, nie? Może byśmy już skończyli odcinek na tym. Czekaj, najpierw... aha, nic nie mogę kupić. Taki bał. Dobra, najpierw to bym tych przestępców wybił. Problem. Proszę bardzo, już nie będę spalić. Kurde, ale normalny. Już nie będzie. I ścięty, po mojemu. Dawaj tu lekarstwo. Powiem, że masz. Ce n'était pas moi. Je le jure sur mon âme. Épargne-moi, citoyen. Dieu te le rendra. Jeszcze straże przywołają, no, takie właśnie jak te. I będzie kiepsko. No, to powiem wam, te dwie misje były naprawdę przyjemne. Druga trochę wymagała oczywiście sprytu, a jako że znałem już... jako że już znałem ten tajemny przycisk, no to po prostu pozwoliłem sobie go wykorzystać do tej misji. Dobra, trzeba uciekać, bo widzę, że już się na mnie wzięli. Ło, lagi, atakują. Kurde, nie tak miałeś zejść. No nie tak cię uczono. Jeszcze możemy złodzieja na koniec powalić. Żeby nas... co kradniesz? Nie ma. Ja mam nadzieję, żeśmy się zrozumieli doskonale. Dobra. Już. Niedaleko. Można gadać. Have you brought the elixir? Of course you have. I knew you would not fail me. Many thanks, my dear Arnaud. I foresee a great future for you. Mhm. Miło. Miło to słyszeć. A nagroda 1200, czyli nasze obiecane. Okej. I kontynuujemy. Aha, ona już sobie poszła. Czyli już tych misji nie będzie. Ale, no, naprawdę fajnie się je wykonywało. Zatem dziękuję wam bardzo za obejrzenie, chyba mi oddała chałupę w własne ręce. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie,
jedność. Do następnego odcinka. We're ready to fight.